A więc do rzeczy. Tak się złożyło, że oglądaliśmy w ciągu tego tygodnia dwa razy spektakl pod tytułem Dwie Drogi. I dzisiejsze kazanie zupełnie niezależnie i nie, nie, bez związku z tym przedstawieniem nosi tytuł Dwie Drogi. To proszę tego nie łączyć w żaden sposób. Spójrzmy do pierwszej księgi mojżeszowej. Jedna z moich ulubionych ksiąg Biblii. Dzisiaj sobie. Przeczytamy z rozdziału czwartego. Z rozdziału czwartego. Najpierw, może dwa wersety. Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: wydałam na świat mężczyznę z pomocą pana. Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. I tak oto Adam, który. Wraz z Ewą dopuścili się przestępstwa w ogrodzie Eden, zostali usunięci z tego ogrodu i rozpoczęli trudne życie. Więcej na ten temat będziemy mówili przez cały przyszły rok. W każdym w każdy miesiącu, jedna środa będzie poświęcona studium pierwszych 11 rozdziałów pierwszej Księgi Mojżeszowej. Więc dzisiaj musimy zadowolić się tylko tym wielkim skrótem. Kiedy już znaleźli się poza ogronem Edem, urodziły im się dzieci: Abel i Kain. Biblia jest bardzo skromna w swoim przesłaniu. Nic więcej nie mówi. Mówi tylko, że mieli dwóch synów. To jest miłe, jeżeli ludzie mają dwóch synów. A jak mają dwunastu, to jeszcze bardziej miło. Nie? Aha, jeszcze córki miałyby tym by być. Okej, okay, może być, że jeszcze dwanaście córek. Każdy ojciec cieszy się, jak rodzi mu się syn. To jest coś niesamowitego, ponieważ to jest ktoś, kto jakby przejmuje pałeczkę, i wiadomo, że ród trwa dalej. Co się dzieje w następnych wersetach? Po niejakim czasie Kain złożył panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i stłuszczył ich. A pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. W tej, wtedy Kain rozgniewał się. Bardzo zasępiło się jego oblicze. Mamy bardzo ciekawą sytuację. Otóż kiedy ci młodzi ludzie byli już na tyle dorośli, że byli w stanie sami pracować, gospodarować, wykonywali pewne profesje. Jeden był rolnikiem, drugi był pasterzem. I przyszedł taki moment w ich życiu, taka chwila w ich życiu, w życiu, kiedy ci ludzie zaczęli zwracać się w stronę Boga. Niektórzy mówią, że ludzie rodzą się dobrze i tylko się później psują. Oczywista bzdura jeszcze nie, nie widziałem dziecka, którego trzeba uczyć czynić zło. Dzieci wiedzą, jak czynić złe rzeczy. Trzeba ich uczyć dobrych rzeczy. Jak dziwię się, że nikt tego nie zauważa. I nie wyciąga z tego wniosków. Kain i Abel byli podobnymi ludźmi. Ich ojcem był Adam. I jest powiedziane wcześniej, że Adam zrodził swoich synów i córki na swój obraz i na swoje podobieństwo. To oznacza, że oni nie byli już na obraz i podobieństwo Boga, ale na obraz i podobieństwo swojego ojca, który był przestępcą wobec Boga, który był buntownikiem, który zbuntował się przeciwko Bogu, popełnił grzech i kiedy przekazywał życie swoim dzieciom, to przekazał im również ten duchowy gen buntu. Przyszedł jednak taki moment w życiu tych ludzi, kiedy oni zaczęli zwracać swoją uwagę na Boga, kiedy zaczęli rozumieć, że powinni mieć relacje z Bogiem. Na pewno było tak, że Abel i Kain słuchali. Nauch swojego ojca. Adam miał wiele do powiedzenia o Bogu. Nikt tak dobrze jak Adam nie znał Boga. Już nie było nigdy takiego człowieka na ziemi, no, wyłączywszy samego Jezusa, który był i w pełni człowiekiem, i w pełni Bogiem. Ale nikt tak dobrze nie znał Boga. Adam znał Boga bez żadnych ograniczeń, bez żadnych przeszkód. Trwał w Nim doskonałe jedności, więc miał wiele do powiedzenia swoim synom. Dużo im mógł powiedzieć. I mógł im opowiedzieć o prawdziwym Bogu, bez żadnych ludzkich wyobrażeń. Mówił też na pewno o swoim grzechu i swoim przestępstwie. I mówił, dlaczego muszą ciężko pracować, a przecież zostali on i jego żona Ewa stworzeni do zupełnie innego życia. I w taki sposób Kain i Abel któregoś dnia dojrzeli do tego, żeby składać Bogu ofiarę. Jaką złożyli ofiarę? To jest bardzo ważna wskazówka dla nas, dla każdego z nas. Ani Kain, ani Kain, ani Abel nie zastanawiali się, w jaki sposób ja mogę Boga uwielbić. No cóż ja mogę zrobić takiego, żeby ten wspaniały Stwórca Wszechświata mógł odebrać niezwykłą chwałę. Po prostu ze swojego życia, ze swojej pracy, ze swojego trudu złożyli mu ofiarę. To jest dla nas wskazówka ważna. My nie musimy szukać specjalnych sposobów na to, żeby Boga uwielbić. Nasze życie, codzienne życie, winno być jednym wielkim uwielbieniem dla Pana. Kiedy gromadzimy się jako ciało Chrystusa, jako Kościół, to jest to suma tego wspaniałego uwielbienia. Z naszego życia, z naszych codziennych trudów jest pytanie: to dlaczego Bóg przyjął jedną ofiarę, a drugiej nie? Słyszałem bardzo wiele różnych wyjaśnień tego tekstu. Jednym z najpopularniejszych jest takie oto wyjaśnienie, że, że Kain zabił, złożył ofiarę. Z czego? Jak myślicie? Przepraszamy, Abel. Z czego złożył ofiarę? Z owieczek. I Bóg, Pan Bóg przyjął, bo to była krew. Bo to była krew. A Kain nie. No bo spalił jakieś zielsko. To nie ma żadnego sensu. Zauważacie to, że to, to się nie da obronić. Przecież to nie była. Wina Kaina, że on był rolnikiem. No jaka to była jego wina? Czy źle być rolnikiem? Czy z tego wynikałoby, że, że na przykład wymienimy wy pewne profesje za chwilę i ludzie, którzy je wykonują, nie mogą Boga wielbić, nie mogą być Bogu wdzięczni? No, kogo wyłączymy? No, na przykład grabarza, no bo to taka nieładna profesja. A może rzeźnika, no bo tak się nieładnie zaowuje te biedne zwierzęta męczy. A może bankowca? Na czym polegał problem? Gdzie leżał problem, dla którego Bóg nie przyjął ofiary Kaina? Co się stało, że wejrzał na ofiarę Abla, a nie wejrzał na ofiarę Kaina? Pierwsza ważna wskazówka pojawia się w reakcji Kaina. Kain rozgniewał się. Jego oblicze się zasępiło. To bardzo ciekawe, ponieważ jeśli Bóg nie przyjmuje mojej ofiary, to co wzbudza to we mnie? Jeśli Bóg wskazuje na to, że nie jest zainteresowany moimi ofiarami, to co ja robię wtedy? Zaczynam się smucić. Jest mi źle z tym, ponieważ chcę Boga wielbić, ale widzę, że jest przeszkoda, więc pytam Boga, gdzie jest przeszkoda? Co sprawia, że moje modlitwy, chociaż docierałem przed oblicze Twoje, nie sprawiają tego, o co proszę. Co sprawia, że nie jesteś zadowolony z mojego życia? Kain tak nie pomyślał. Kain się obraził, zdenerwował się, jego oblicze się zasępiło, nie był zadowolony, rozgniewał się. Dlaczego? Co dalej jest napisane? Wszak byłoby pogodne oblicze Kaina, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czycha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Ty masz nad nim panować. Potem rzekł Kain do brata swego Abla: Wejdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Mamy wyjaśnienie całej historii. Co było problemem, dla którego Bóg nie przyjął ofiary Kaina? Kain jak mówi siódmy werset, nie czynił dobrze. Był złym człowiekiem. Czasami jesteśmy zachwyceni, kiedy słyszymy, jak ktoś się pięknie modli. Czasami jesteśmy zachwyceni, poruszeni, jak ktoś powie wspaniałe kazanie, jak ktoś powie niezwykłe świadectwo. Ale Biblia uczy nas, abyśmy byli mądrzy w tym. I Biblia wskazuje nam wyraźnie na to, abyśmy. Nie zwracali uwagę na to co słyszymy i co widzimy, ale żebyśmy zwracali uwagę na człowieka, który to mówi. Nie jak to brzmi, ale kto gra na tym instrumencie. To jest zasadnicza różnica. Być może ten ołtarz, który zbudował Kain był większy od ołtarza Abla. Nawet należałoby sądzić, że tak było, ponieważ był złym człowiekiem, zazdrościł. Być może ta ilość spalonego na ołtarzu plonu była tak ogromna, że, że sam Kain był zachwycony sobą, jak wiele tego zwiozłem. Jak wielki jest płomień. Bóg musi to zauważyć. Przyglądając się temu, co wiemy na temat Abla, jego życiu, to było życie ciche, spokojne. Być może jego ołtarz był o wiele mniejszy. A ta owieczka, którą złożył na. Nie wiemy, czy to była owieczka, ale ta owieczka, którą złożył w ofierze, była jedną z jego najbardziej ukochanych. I tak dla postronnego obserwatora było to bardzo skromne. Nie rzucało się w oczy. Być może dlatego się Kain pogniewał, bo widział różnicę. Myśli, no tak, moje górą. Już nikt mi nie powie, że Bóg nie wysłuchuje moich modlitw. Był bardzo zaskoczony. Kiedy się okazało, że jest inaczej, był bardzo zaskoczony. Wiecie, tak sobie myślę, że przyjdzie taki czas w historii, kiedy wielu ludzi będzie zaskoczonych. Skąd to wiem? Wiem to z Biblii. Biblia mówi, że przyjdzie taki moment, kiedy Bóg powie ustami Jezusa: Idźcie precz ode mnie. I będzie sporo zaskoczonych. Jak to? Przecież w Twoim imieniu głosiliśmy słowo. W Twoim imieniu uzdrawialiśmy. W twoim imieniu wypędzaliśmy demony. Jak to? Nie znam was. Nie wiem kim jesteście. Kainie, nie wiem kim jesteś. Nie chcę twojej ofiary. Nie jesteś moim dzieckiem. Dlaczego się obraziłeś na mnie? Dlaczego twoje oblicze jest posępne? Gdybyś czynił dobrze, twoja ofiara byłaby przyjęta. Gdybyś czynił dobro, dzisiaj byłbyś szczęśliwym człowiekiem. Kainie, u twoich drzwi Czyha grzech. U twoich drzwi czyha grzech. Prosta historia, a kryje się za nią ogrom duchowej prawdy. Kryje się za nią tak naprawdę życie każdego człowieka, bo każdy z nas, każdy z nas idzie jedną z tych dwóch dróg: albo droga Abla, albo droga Kaina. Nie ma trzeciej drogi. Nie ma takiej sytuacji, w której Bóg powie: no dobrze, przyjmę Twoją ofiarę, ale tak z zamiarem. Zwrócenia Ci uwagi, że być może coś należałoby poprawić. Nie. Albo przyjmuję, albo nie przyjmuję. Albo jesteś moim dzieckiem, albo nie jesteś moim dzieckiem. Albo mi ufasz, albo mi nie ufasz. Albo ten grzech, który czychał Twoich drzwi, nieustannie spuszczany do domu. Albo drzwi dla grzechu są zamknięte. Nie ma trzeciej drogi. Już u zarania ludzkości. Już wtedy, kiedy pojawili się pierwsi ludzie, już wtedy okazuje się, że wykształtowała się tak naprawdę historia ludzi. Jedni poszli drogą Abla, a drudzy poszli drogą Kaina. I tak przez całą historię świata przez całą historię świata. Musimy też o jednej rzeczy pamiętać, iż upadek jednego człowieka mówi nam to. List do Rzymian, upadek jednego człowieka pogrążył wszystkich, ale spróbujmy coś z tego dzisiaj do, na potrzeby naszego kazania wyciągnąć. Upadek jednego człowieka zawsze sprawia dylematy innym ludziom, zawsze jest przyczynkiem, dla którego inni w mniejszości jeszcze bliżej chcą być Pana, a inni w większości odchodzą. Znajdują to sprawiedliwienie, no jeżeli taki człowiek upadł, no to cóż ja mogę. Cóż ja mogę w swoim nędznym życiu? Jeżeli Adam upadł, który wyszedł z pod ręki Boga, no to cóż ja mogę? A jednak jeden z jego synów kochał Boga, a drugi z jego synów był Bogu przeciwny. I musimy mieć świadomość, że ten podział, duchowy podział idzie od wieków przez wieki przez narody przez miasta przez rodziny niemal w każdej rodzinie można znaleźć linię abla i linię kaina jak niezwykłą łaską jest kiedy rodzina cała rodzina jest zbawiona to jest coś niesamowitego a takie rodziny się zdarzają podkreślam zdarzają w większości rodzin widzimy linię abla i linię kaina ale co ciekawe linia abla i linia kaina na pozór jest nie do rozeznania. Tylko na pozór, ponieważ linia Kaina stara się być bardzo religijna. Im więcej zła, im więcej grzechu, im więcej upadku, tym więcej ołtarzy, tym więcej datków, tym więcej uczynków religijnych i tym większe samozadowolenie. Bo ja robię tyle. No Bóg nie może tego zlekcewać. Nie może tak zostawić tej całej sytuacji. Musi się nade mną pochylić. Muszę otrzymać od niego nagrodę. To jest sposób myślenia Kaina. To nie jest sposób myślenia Abla. I dalej czytamy: Wtedy rzekł pan do Kaina: Gdzie jest twój brat Abel? A on odpowiedział: Nie wiem, czyż jestem stróżem brata mego? I rzekł: Cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na ziemi która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki Twojej krew brata Twego. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie dać już plonu swego. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. Wtedy rzekł Kain do Pana, zbyt wielka jest moja wina, by można mi ją odpuścić. Oto dziś wypędzasz mnie, z tej ziemi muszę ukryć się przed obliczem Twoim. Będę tułaczem, i wędrowcem na ziemi. A każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. I rzekł Pan do mnie, nie. Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał, kto by go spotkał. I odszedł Kain przed oblicza Pana i zamieszkał w ziemi not na wschód od Edenu. Co wiemy o Kainie? Co Biblia nam mówi o Kainie? Werset ósmy. Nie będę tego szczytał, patrzmy w tekst. Werset ósmy mówi, że Kain stał się mordercą. Kain stał się mordercą. Fizycznie zabił swojego brata. Ale wiemy, bo Nowy Testament mówi nam o tym i uczy nas tego, że można ludzi zabijać na różne sposoby. Najczęstszym sposobem zabijania ludzi dzisiaj jest język. Językiem można zabić drugiego człowieka. Werset dziewiąty mówi, że Kain stał się kłamcą. Czy też był kłamcą? To jest bardziej prawidłowe określenie. Kłamał. Zwróćcie uwagę, jak wiele w Nowym Testamencie jest fragmentów, szczególnie Jan się tym zajął w swojej Ewangelii, w listach, także w Objawieniu, kiedy kłamstwo jest piętnowane i jest wręcz powiedziane, że kłamcy nie wejdą do królestwa Bożego. Werset 10 do 12 Zapisano tam, że na Kainie spoczyło przekleństwo. Cóż to oznacza? To oznacza, że grzesznik, który pozostaje w grzechu, nie ma dostępu do Boga. Jeżeli byśmy zobaczyli do Ewangelii Mateusza ten fragment, który mówi o błogosławieństwa i przekleństwa, i spojrzeli do Greki, zobaczylibyśmy, że słowo błogosławieństwo, czy też błogosławiony, oznacza nie mniej, ni więcej, ale... Ten, o którym się dobrze mówi, a słowo przeklęty, czy też przekleństwo, to ktoś, o kim się źle mówi. Ale z jakiej perspektywy? Z Bożej perspektywy. Czyli z punktu widzenia Boga, o Kainie, w niebie zaczęto mówić i myśleć źle. To oznacza, że nie ma miejsca dla takich ludzi w niebie. Nie możesz być przeklęty i trafić przed Boże oblicze, zyskując nagrodę. Werset 13, bardzo ciekawy i to jest też cecha charakterystyczna każdego grzesznika, mówi nam o tym, że Kain był wbity w pychę. Co Kain mówi? Zbyt wielka jest moja wina, żebyś mógł mi ją odpuścić. Tu nie widać skruszonego grzesznika. Tu nie widać kogoś, kto leje łzy i przeprasza za to, co zrobił. Tu widać kogoś, kto mówi, to jest sztuka popełnić taki grzech, którego nie można odpuścić. Wiemy, że Biblia uczy nas, iż nie ma grzechu, którego nie zmyłaby krew Jezusa Chrystusa. Ale wiemy też, że człowiek w pokorze musi przyjąć zbawienie, a więc przyznać się, wyznać swój grzech, a dopiero wtedy przychodzi zbawienie, ratunek. I święta krew Jezusa obmywa go z każdego przestępstwa. Nie widzimy tego w Kainie. Werset 14 jest, powiem wam, zdumiewający, bo Kain sam mówi, wypędzasz mnie, muszę ukryć się, będę tułaczem, wędrowcem. Każdy, kto mnie spotka, mnie zabije. On jest świadomy, świadomy tego, co zrobił i świadomy, jaki los go czeka. Dalej nie widzimy, żeby ten człowiek kruszał, żeby ten człowiek wszedł na poziom pokory. Dalej tego nie widzimy. Widzimy jego zatwardziałość, widzimy przekonanie również i o tym, i to jest jeszcze ciekawa sprawa, że dzieje mu się krzywda. Bo on mówi: No, każdy, kto mnie spotka, zabije mnie, będę się tułał, nie będę miał swojego miejsca. Kto tak mówi? Czy tak mówi ktoś, kto jest zadowolony ze swojego losu? Nie. Tak mówi ktoś, kto uważa, że no, czy dzieje mu się coś złego. On się nie czuje winny. Gdybyśmy zebrali te wszystkie rzeczy, mielibyśmy idealny obraz grzesznika. Grzesznik nie czuje się winny. Wręcz, kiedy zwróci, zwróci mu się uwagę na to, że postępuje niewłaściwie, czuje się urażony, dotknięty. Doszliśmy do czasów, w których w niektórych kościołach nie mówi się o grzechu, żeby ludzie nie czuli się dotknięci. To ja pytam, czy to są kościoły, które. z Składają się z potomków Kaina? Jeśli tak, nie mają nic wspólnego z Jezusem Chrystusem. Jaka była reakcja Boga na to wszystko? Bóg pozwolił mu żyć. Bóg nawet położył na nim pieczęć. Nie wiemy, co to znaczyło dokładnie, ale było to coś rozpoznawalnego dla innych ludzi, co sprawiło, że zapewni mu bezpieczeństwo. I znowu Nowy Testament uczy nas, że Bóg nie chce śmierci grzesznika. Bóg nie chce śmierci grzesznika. Bożym pragnieniem jest, jak mówi apostoł Paweł, aby wszyscy doszli do poznania prawdy, do zbawienia, aby wszyscy zostali oczyszczeni we krwi Jezusa Chrystusa. Jakże wielu z nas pomyślałoby, no nie ma szans, żeby Kain w jakikolwiek sposób zyskał naszą przychylność. Nie ma powodu, żeby się nad nim litować, dopuścił się strasznej zbrodni. Ale zobaczmy. Że Bóg myśli inaczej. Oczywiście on nie nazywa Kaina swoim dzieckiem. On nie mówi, że Kain źle uczynił, dobrze uczynił. On nie pochwala jego uczynków, ale Bóg pracuje nad tym, aby tego człowieka uratować. Bóg chce tego człowieka zbawić. Chce uczynić z tym człowiekiem wspaniałe rzeczy. Chce tego. Pomimo jego przestępstw. Kiedy pracujemy z grzesznikami, a duchowa praca, którą wykonujemy, Głosząc Ewangelię, to jest praca z grzesznikami. Musimy pamiętać, że winniśmy stosować się do zasad, które Biblia nam przedstawia. Jezus również się do tego stosował. On sam powiedział: Nie przyszedłem, aby sądzić. Nie po to przyszedłem. Nie po to Bóg nas wysyła, abyśmy sądzili. Bóg nas wysyła, abyśmy głosili prawdę. Potrzebujesz ratunku. Potrzebujesz zbawienia. Słowo zbawienie dosłownie oznacza ratunek. Potrzebujesz ratunku, potrzebujesz przebaczenia, uwolnienia od tego przekleństwa grzechu, tego kainowego przekleństwa, które spoczywa na tobie. Nie możesz pozostać mordercą, kłamcą, nie możesz nosić na sobie przekleństwa, nie możesz napawać się swoją pychą, nie możesz być dumny. I nie możesz też myśleć, że jesteś tym, który ponosi największą krzywdę. Bo to oznacza, że jesteś ślepym człowiekiem. Ślepy nie widzi prawdy. I znowu musielibyśmy się odnieść do, do proroctw starotestamentowych, również do Jezusa Chrystusa, który przecież przypomina te proroctwa i mówi, że, że ślepi ludzie, ślepi ludzie, siedzący w ciemności, tym rozbłysła. Jasność wielka. Narodził mi się Zbawiciel. Ślepy człowiek nie zna prawdy, nie widzi prawdy. Nie jest w stanie nic powiedzieć na temat prawdy. Ślepy człowiek mówi o tym, czego nie widzi. Czego nie widzi. Nie mylę się, mówiąc, mówiąc takie zdanie. On opowiada o tym obrazie, który jest przed jego zamkniętymi oczyma i maluje ten obraz. Dla niego to jest rzeczywistość. Ale to nie jest rzeczywiste. To jest obraz namalowany przez grzech. I żeby ten człowiek zobaczył, że jest inaczej, trzeba doprowadzić go do światłości. Nie wolno go przeklinać, nie wolno go wytykać palcem, nie wolno mówić, że jest zły i przeklęty, bo to tylko utwierdzi go w miejscu, w którym jest. Trzeba doprowadzić go do światła. Musi zobaczyć światło. A kiedy zobaczy światło, zapragnie żyć nowym życiem, tak jak każdy ślepy, który raz zobaczył światło, już nie chce być ślepy, bo wie, że nic nie widział do tej pory. Na tym polega, można powiedzieć, Boża pedagogika, aby człowieka doprowadzić do uratowania, do ratunku. Dalej czytamy bardzo ciekawą historię. Czytamy o potomkach Kaina, wersety 17 do. 24, to jest niezwykła lektura, ale ze względu na krótki czas jedynie poświęcimy parę minut. Ale posłuchajmy najpierw. Obcował Kain z żoną swoją, nie będę tłumaczył skąd się jego żona wzięła, bo o tym mówiliśmy chyba z dwa tygodnie temu. Potem zbudował miasto i nazwał je imieniem syna swego Henoch. A Henochowi urodził się Irad. irad zaś zrodził, Mehujaela, a Mehujael zrodził Metuszaela, a Metuszael zrodził Lamecha. Lamech pojął sobie dwie żony. Imię jednej było Ada, a imię drugiej Sylla. Ada urodziła Jabala, który był praojcem mieszkających w namiotach i przy trzodach. A imię brata jego było Jubal, który był praojcem wszystkich grających na czystrze i na flecie. Również i Sylla urodziła Tubal-Kaina który wykuwał wszelkie narzędzia z miedzi i żelaza. Siostrą Tubal Kaina była Nama. I rzekł Lamek do swych żon, Ado i Syllo, słuchajcie głosu mojego. Wy, żony Lamecha, nadstawcie ucha na słowo moje. Męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec. Jeżeli Kain miał być pomszczony siedem razy, to Lamech siedemdziesiąt siedem razy. Zacznę króciutko od ostatniego wersetu, ponieważ jest niezwykły. To 77 razy, może kojarzymy, któregoś dnia Faryzeusze przyszli do, do Jezusa i dyskutowali z nim. I padła kwestia wybaczenia, przebaczenia. Ile razy mam przebaczyć? Czy aż 7 razy? Aż 7 razy? A Jezus mówi: Nie, 77 razy. To nie jest dokładnie 77 razy. Też nie będziemy w to dzisiaj jakoś głębiać, ale to jest dokładnie to samo wyrażenie, które padło w tym miejscu. Co to oznacza? To oznacza, że Żydzi za czasów Jezusa stali się kim? Potomstwem Kaina. To znaczy, że linia Kaina dominowała w tym czasie w Izraelu, a linia Abla to była linia Jezusa. Jezus był z linii Abla. Kain tak bardzo nienawidził swojego brata, że go zabił. Jego potomkowie tak bardzo nienawidzili potomka Abla, że go zabili. W duchowym wymiarze wszystko jest poukładane. Jak ktoś śledzi to przez Ducha Bożego, dla niego wszystko jest jasne. Jak strasznym stanie był wtedy ten naród, że powtórzyło się morderstwo sprzed około czterech tysięcy lat. Niesamowite. Ale co mówi ten fragment? Ten fragment mówi, że potomkowie Kaina w wersecie 20 stali się bardzo zainteresowani pasterstwem, hodowlą. Kto był pasterzem? Abel. Abel. A więc oni zabrali tę profesję, którą zajmował się ktoś zupełnie inny. Weszli w tą profesję. To była pierwsza rzecz, jaka się tutaj zdarzyła. Druga rzecz, w 21 wersecie czytamy o tym, że oni byli protoplastami kultury. Jego potomkowie, potomkowie Kaina, byli twórcami pierwszych instrumentów. Gdybyśmy mieli więcej czasu, bylibyśmy w stanie zobaczyć, jak w historii ludzie wierzący tworzyli muzykę dla Boga. I to jest do udowodnienia. Wystarczy wziąć nazwisko, zobaczyć, kim jest człowiek. Że przypomnę, na przykład, Händla czy Bacha. Ale również zobaczymy, że muzyka służyła do kontaktu z demonami. Również i dzisiaj widzimy, jak różni ludzie w różny sposób używają muzyki. Jedni, żeby wielbić Boga, żeby opisywać piękno stworzenia, inni, żeby wręcz łączyć się z demonami. Co dalej? Dalej w 22 wersecie czytamy o tym, że potomkowie Kaina byli tymi, Którzy w szczególny sposób rozwinęli przemysł. Byli protoplastami przemysłu. Rolnictwo, kultura, przemysł. To jest wszystko, co dotyczy naszego życia. I zachodzi bardzo ciekawe pytanie: to jak to? to czym zajmowali się potomkowie Abla? Czy, żeby być dobrym przemysłowcem, żeby być e, artystą, żeby być dobrym pasterzem, dołączmy jeszcze do tego rolnictwo? Ponieważ to była profesja Kaina, to trzeba się stać złym człowiekiem? Wiemy, że to jest jakiś absurd. Gdzie, gdzie tutaj jest zrozumienie tego, tej historii? Ona się komplikuje trochę dalej. O 25 werset. Adam obcował jeszcze raz z żoną swoją, a ona urodziła mu syna i dała mu imię set. Bóg dał mi innego potomka zamiast abla, stwierdził Adam. I 26 werset. Setowi także urodził się syn i nazwał go Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. Widzimy dwie linie, które biegną obok siebie. Bardzo ciekawe. Jedna jest bardzo zainteresowana to dzisiaj popularne hasło tym, co tutaj i teraz. To jest linia Kaina. To jest zrozumiałe. Oni się oddzielili od Boga. Oni nie znają Boga. Są zbuntowani przeciwko Bogu. Ale żyć trzeba, więc muszą być bardzo twórczy, muszą zagospodarować ziemię, na której są. Bardzo interesują się tym, co tutaj i teraz. Linia pochodząca od Abla jest trochę inną linią. Ona jest później powtórzona w linii Seta. Otóż okazuje się, że kiedy Set miał dzieci, to co jest napisane o tym okresie, kiedy on już urodził mu się syn, nazwał go Enosz, Pewnie urodziło mu się kolejne dzieci. Co im przekazał? On im przekazał, jak wielbić Boga. Kain przekazał swoim potomkom, jak sobie dawać rady w życiu. Set przekazał swoim potomkom, jak wielbić Boga. Ktoś powie, no dobra, ale żyjemy tu i teraz. Jak to pogodzić? To jak to jest? To ci, ci niezności, przeciwnicy Boga żyją, że tak powiem, na najwyższym poziomie. Rządzą wszystkim, a my? A czy tak nie jest? Do kogo należą media? Do kogo należy wielki przemysł? Do kogo należą banki? Do kogo należy władza na Ziemi? Czy do potomków Seta? Czy do wierzących w Jezusa Chrystusa? No nie. Oczywiście są jakieś takie krótkie okresy historii, kiedy, kiedy to się dzieje. Są oczywiście ludzie, którzy są w tym wszystkim, jako ludzie wierzący. I też wśród tych potomków Kaina dają świadectwo swojej wiary. Ale czegoś nam tu brakuje. Czego? Brakuje tego, co powiedział Jezus Chrystus. Mateusz, szósty rozdział. Największe kazanie powiedziane w historii ludzkości. Nikt nie powiedział lepszego, większego, wspanialszego. To było pierwsze i można powiedzieć, że ostatnie tak wielkie. I w tym kazaniu, w szóstym rozdziale tego kazania. W naszych Bibliach jest szósty, to szósty rozdział zapisana od 24 wersetu: nikt nie może dwom Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przeodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, nie zbierają do dogumien, a ojciec Wasz Niebieskich żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejszy niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was o miało, mało wierni nie troszczy się, więc i nie mówcie co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. A szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Jezus w swoim nauczaniu, ale nie tylko Jezus, wcześniej widzimy to w prawie, które zostało dane Żydom, wskazuje wyraźnie, że tak jak uczył tego swoich Potomków set. Wzywanie imienia Pana jest najważniejsze. Szukanie Bożego Oblicza jest najważniejsze. A Bóg, który słyszy, odpowie na tę modlitwę. Szukaj najpierw Bożego Królestwa, a wszystko będzie ci dodane. Wszystko. Jak widać, Bóg mówi bardzo wyraźnie: do Twojego życia jest potrzebny dodatek. Ten dodatek. Jest po to, żebyś mógł spokojnie przeżyć na tym świecie. Potrzebujemy odzienia, potrzebujemy mieszkania, potrzebujemy pokarmu, potrzebujemy różnych rzeczy, które w dzisiejszym świecie są konieczne, aby żyć. Ale nie potrzebujemy, jak potomkowie Kaina, zanurzyć się w tym szalonym poszukiwaniu czegoś. Co związanego jest, jest związane jest integralnie z tym światem, z tą Ziemią. Jak wielu chrześcijan, e, nie chcę nikogo urazić, ale widzę to, więc mówię o tym. Jak wielu chrześcijan wyciąga ze swojej kieszeni najnowszą komórkę i nie mówię, że się chwalą, ale są zafascynowani. Przepraszam bardzo, a czy ta komórka sprzed 20 lat, jeśli rzeczywiście byłaby sprawna, nie działałaby? Przecież ten gadżet, bo to już jest gadżet. Nic innego nie robi, jak przykuwa Twoją uwagę. Oczywiście można, hmm. można użyć go w sposób lepszy lub gorszy, zgoda, ale chcę tylko powiedzieć, że są rzeczy koniecznie potrzebne i są rzeczy, które zostały tak rozbudowane, żeby przyciągnąć uwagę człowieka, zabrać mu czas, zająć jego umysł. Pokolenie Kaina było niezwykle twórcze, pokolenie Seta było niezwykle duchowe. Ale pytanie, czy było twórcze? Jak myślicie, było twórcze czy nie? A kto zbudował arkę? Z jakiego był pokolenia? Z pokolenia Seta. To był człowiek wierzący. Otóż jest pewna różnica pomiędzy ludźmi, którzy nienawidzą Boga i są z pokolenia Kaina, a ludźmi, którzy kochają Boga, a są z pokolenia Seta. Ci pierwsi muszą zębami, pazurami ze wszystkich sił. Walczyć o to, żeby przetrwać. Ci drudzy są zdolni robić o wiele większe rzeczy, o wiele wspanialsze. Od tak, lekko. Nie jestem muzykologiem, ale czytałem opinie muzykologów i zgadzam się z nimi całkowicie. Jan Sebastian Bach to był koniec muzyki, szczyty muzyki, a to jest człowiek, który bardzo kochał Boga. Ale możemy to zobaczyć w wielu dziedzinach, w wielu niezwykłych dziedzinach. Nauki, kultury, sztuki. Nie brakuje dzisiaj ludzi, którzy, których nazywamy biznesmenami wierzących, wierzących, głęboko wierzących i pracujących nie po to, żeby mieć więcej, ale po to, żeby móc się dzielić z innymi. To różni te dwa pokolenia. To jedno pokolenie, pokolenie Kaina, jest świadome przekleństwa, które na Nim ciąży. I ono wie, że jego koniec jest bezdyskusyjne. A więc musimy żyć tu i teraz. To właśnie w pokoleniu Kaina pojawiły się narkotyki, alkohol, prostytucja, pornografia, wszelkie zniewolenia, ponieważ ci ludzie nie dają sobie rady ze świadomością, co ich czeka, a są pyszni jak Kain, często przekonani o tym, że im się krzywda dzieje. I wiecie, jak często reagują? W ten sam sposób, w jaki reagowali, reagował ich ojciec. Zabijają ludzi z linii Abla i Seta, ponieważ oni ciągle przypominają im, że można żyć inaczej. Stąd były prześladowania i to stąd są prześladowania w historii. Stąd nienawiść do Chrystusa i jego morderstwo, i stąd nienawiść do wierzących. A w przyszłości, nie wiem jak dalekiej, niczym jąkiem znana nienawiść do Boga, która w dosłownie wyleje się na świat i pogrąży ostatecznie świat w upadku. Nie da się żyć w takim rozkroku pomiędzy tymi dwoma liniami. Jesteś albo z linii Kaina, albo z linii Ablaseta. Jesteś albo oddany temu, co tutaj i teraz, albo wzywasz imienia Boga. A Bóg Widząc, że szukasz Jego Królestwa, dodaje Ci wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Dwie niemożliwe do połączenia drogi, dwie absolutnie różniące się od siebie drogi. Jak podzielić ludzi? Podział leży tutaj, w sercu. Nie da się tego podzielić między kościołami, między narodami, między państwami. Ten podział biegnie w rodzinach, a jeszcze bardziej w sercach ludzi. Na koniec zajmijmy się jeszcze jedną kwestią. Bóg mówi do Kaina: Grzech czycha u Twoich drzwi. Są zwierzęta, które czyhają na łup, i tu jest odniesienie do takiego obrazu. Kiedy ten łup mogą osiągnąć? Wtedy, kiedy ofiara jest nieuważna, kiedy przestaje się pilnować. Jakże wiele razy Jezus wzywał do tego, żebyśmy czuwali. Jakże wiele razy mówił o tym, że życie człowieka wierzącego to jest życie kogoś, kto jest w nieustannym czuwaniu. I przestrzegał nas przed lenistwem, przed grzechem. Grzech czycha u drzwi. O jakich drzwi? Czy chodziło o dom Kaina? Tak, chodziło o serce. Grzech czycha u drzwi Twojego serca, Kainie. Jest taki piękny obraz, który chciałem Wam przedstawić. O Jezusie Chrystusie jest powiedziane, że jest drzwiami prowadzącymi do Królestwa Bożego. Mog, można przez nie wejść. Jest powiedziane, że to jest droga stroma i wąska. Ale też kiedy widzimy drzwi, drzwi nigdy nie są wielkie. Co jest wielkie? Bramy. Drzwi nigdy nie są wielkie. Drzwi zawsze charakteryzują się tym, że są stosunkowo niewielkie w stosunku do bramy. Dlaczego mówię o bramach? Dlaczego to porównanie? Ponieważ Biblia mówi, że bramy piekielne nie przemogą kościoła, który to kościół pojawił się dlatego, że wszedł przez drzwi, którymi, którymi to drzwiami jest Jezus Chrystus. Do Królestwa Bożego wchodzimy przez jedne drzwi, a piekło ma wiele bram. Bramy służyły jednej rzeczy kiedyś. Jeżeli ktoś interesuje się starą architekturą, to wieże bramy to nie były jakieś takie drzwi większe, tylko to była budowla. Na ogół była to wieża, czasami z tunelem, który liczył kilkanaście, kilkadziesiąt metrów. Nad tym było mnóstwo pomieszczeń. W bramach spotykali się starsi miasta, bo tam były wygodne pomieszczenia, bo tam można było w ciągu dnia zebrać się i było w miarę spokojnie przed upałem. I tam obradowali, tam podejmowali decyzje. Piekło ma wiele takich bram. Piekło bardzo chce, aby Kościół zniszczyć. A wobec tych wielu bram są jedne drzwi, tylko jedne. Jest powiedziane, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Diabeł może pokazywać nam, jak wielką jest potęgą, jak jest niesamowity, może nas omamić swoimi cudami, może zaproponować wiele niezwykłych rozwiązań, ale pamiętajmy, to wszystko jest ułuda, to wszystko jest oszustwo, ponieważ to wszystko i tak się rozpadnie i nic z tego nie zostanie, ale drzwi zostaną, bo jest tymi drzwiami Jezus Chrystus. Więc kiedy patrzę. I kiedy kieruję w swój wzrok, to mogę zobaczyć cuda dzisiejszego świata, albo mogę zobaczyć skromne drzwi. Muszę wybrać. Żeby było jasne, ten wybór jest dosyć ograniczony, bo jeśli Bóg mnie nie dotknie, Bóg nie przemieni mojego myślenia, nie uświadomi mojego grzechu, to ja oczywiście pójdę w te piękne budowle i w ten cały świat. Ale Bóg jest łaskawy. Bóg troszczył się o Kaina, troszczy się o mnie i o Ciebie o wiele bardziej. On nie chce śmierci grzesznika. Ale trzeba też powiedzieć, że straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga Żywego. Ponieważ to on i tylko on ma władzę wrzucić takiego człowieka do piekła. Tylko on ma taką władzę. Zapomnijcie o tym, że diabeł rządzi w piekle. Może ktoś ma takie pomysły. Zapomnijcie o tym. To jest kolejne oszustwo. On nie ma nic do powiedzenia. Biblia mówi, że w najciemniejszych. Zakątkach piekła jest przygotowane dla niego miejsce. To Bóg panuje nad piekłem. I to Bóg może ostatecznie wrzucić człowieka do piekła. Czy daleko jesteśmy od, od ostatecznych rozwiązań? Nie wiem, ale powiem Wam, że ostatnio jeżdżę dużo po Polsce i widzę taką reklamę, która mnie bardzo zastanowiła i która mi uświadomiła, że chyba ten dzień jest bardzo blisko. Otóż na tle choinki widzę dwie osoby. Jedna to pani z białymi skrzydłami, a druga obok istota to przystojny pan jak się z czym? Z rogami. Już mu się całkiem w głowie poprzewracało. Katolicki kraj, niby chrześcijański, to kogo my oczekujemy? Żeby kto przyszedł? Bo to jest pamiątka przyjścia kogoś. Kto ma przyjść? Jezus czy diabeł? A wiecie kto przyjdzie pierwszy? No kto przyjdzie pierwszy? Po wierzących przyjdzie Chrystus. Ale zaraz potem przyjdzie do swoich diabeł, aby zapanować. Czy to już ostateczne czasy? Co do tego nie ma wątpliwości, bo Biblia mówi, że tak. Ale to też wyjaśnia moje, mój stosunek do świąt. Ja jestem daleki od tego, żeby je obchodzić, bo już nie wiem, co ludzie obchodzą. Wiecie, nasz wykładowca, e, Richard Lee, zrobił piękny numer. Otóż, kiedy zasiedli do stołu e, z tomkiem, chyłką i kilkoma jego jego przyjaciółmi. Tomek się pomodlił. Co możemy o Tomku powiedzieć? Że jest Bożym człowiekiem. Tomek się pomodlił, a Richard mówi do niego tak z łokcia go i mówi, słuchaj, teraz mi powiedz, o co się modliłeś, bo ja nie wiem, czy mam powiedzieć amen. Mówi, że ja byłem w wielu miejscach i różne modlitwy słyszałem. Ja nie wiem, nie znam języka polskiego. Przetłumacz mi, o co się modliłeś, żebym ja mógł powiedzieć amen na to. Jeżeli już w kościele ludzie chcą wiedzieć, o co się ktoś modlił, to zobaczcie, do jakich, do jakich czasów doszliśmy. Co za czasy nastały? Ale z drugiej strony, to są piękne czasy, bo ludzie szukają Boga. Już wszystko widzieli: narkotyki widzieli, pornografię widzieli, wódki się napili tyle, że już nie mogą patrzeć na nią. Szukają Boga. I moje doświadczenie z ostatniego tygodnia jest takie. Po pierwsze, ani jednej sytuacji, w której ludzie by okazali nienawiść. Ani jednej sytuacji, w której ludzie okazaliby niechęć. Wiecie, że nawet te panie z Delikatesu są bardzo miłe dla mnie? Ja nie wiem dlaczego, bo ja, ja ich nie zapraszałem akurat. Ale wiem że, wiem, że tutaj Andrzej je zaprasza. Ludzie są otwarci, ale ludzie nie chcą słuchać tego, co mają do powiedzenia potomkowie Kaina. Nie chcą żadnej religii, bo oni to już mają. Chcą Ewangelii. Chcą, żeby się pojawili, ujawnili potomkowie Seta i zaczęli wzywać Pana. Ludzie tego potrzebują, bo chcą żyć w wolności. Amen.